1957 roku w zakładach Pafawag we Wrocławiu rozpoczęto produkcję pierwszego polskiego elektrowozu towarowego. Dwa prototypy oraz kolejnych 18 maszyn z seryjnej produkcji poddano dokładnym testom, co spowodowało wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w 70 egzemplarzach. Do 1971 roku wyprodukowano łącznie 726 lokomotyw, z których 658 trafiło do PKP. Lokomotywy serii ET21 były wykorzystywane zarówno w ruchu towarowym, jak i pasażerskim. Wraz ze zwiększającą się liczbą maszyn serii ET22, lokomotywy serii ET21 były stopniowo wybierane na południe kraju. Pierwotnie ET21 miała być wycofana z ruchów już w 2002 roku, lecz lokomotywy służyły znacznie dłużej, a w barwach prywatnych przewoźników można je spotkać do dnia dzisiejszego. Pico kontynuuje linię odwzorowywania ważnych polskich lokomotyw. Między innymi ukazała się już lokomotywa ET22 jako następczyni ET21. Perfekcjonizm przy odwzorowywaniu oryginału w modelu ET21 osiągnął także kolejny poziom. Na przykład przy filigranowych pantografach nie widać żadnych połączeń śrubowych. Liczne przewody i aparaturę na dachu wykonano jako przestrzenne elementy. Podobnie poręcze naszej ET21. Odwzorowane z blaszek fototrawionych podesty na czołach oraz wycieraczki dopełniają całości. Do modelu dołączono dodatkowe części, takie jak na przykład pełne zgarniacze. Mimo iż są niewiele widoczne, zakryte imponującymi wózkami tej sześcioosiowej maszyny, lokomotywę wyposażono zgodnie z oryginałem w szprychowe zestawy kołowe. Smaku dodają detale, przypominając początkowy okres trakcji elektrycznej. Metalowe pantografy wykonane są z najwyższą dbałością o wysoką jakość. Poza doskonałym wyglądem, model ET21 firmy Pico wyróżnia się sprawdzoną i wyrafinowaną techniką. Tak jak w oryginale, tak i w modelu, pięciobiegunowy silnik rwie się do pracy. Dwa koła zamachowe zapewniają spokojny bieg. Dzięki złączu Plux22 można w mgnieniu oka przystosować ET21 do pracy w systemie cyfrowym. Wersje dźwiękowe i zasilane prądem przemiennym posiadają już fabrycznie zainstalowany dekoder. Przez okna w ścianach bocznych pudła można zobaczyć szczegółowo odwzorowany przedział maszynowy. Jednym naciśnięciem przycisku na sterowniku systemu cyfrowego można włączyć jego podświetlenie. Podobnie jak w innych nowych konstrukcjach z rodziny Pico Expert, również podświetlenie kabiny maszynisty można włączyć w trybie cyfrowym. Model pięknie wygląda z włączonym podświetleniem podwozia. Oświetlenie czołowe, białe, czerwone, oparte o miniaturowe diody LED, jest zmienne kierunkowo i funkcjonuje również w systemie analogowym. W systemie cyfrowym mamy do dyspozycji także światła do jazdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego. Modelem lokomotywy ET21 firma Pico spełnia wyśrubowane standardy, nie tracąc nic z delikatnej równowagi pomiędzy funkcjonalnością a szczegółowością wykonania. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji głośnika dzięki dostosowanej do tego płytce drukowanej. Poza wariantem zasilanym prądem stałym w ofercie jest wersja dźwiękowa z fabrycznie zainstalowanym dekoderem. Wariant zasilany prądem przemiennym został również fabrycznie wyposażony w dekoder dźwiękowy zgodny z MFX. Rudawa, proszę przelot dla 43002. Mechaniku, w dojściu pociąg, za chwilkę podam. TSB dla 43002. Tarcza przed semaforem jazdowym była ciemna. Mechaniku, semafor podany, tarcza zgłoszona, do automatyki, będą naprawiać. Thank you.
Miniatura ET21 firmy Pico wyróżnia się nie tylko wizualnie swoją malaturą. Każde spojrzenie na lokomotywę ujawnia kolejne smaczki i detale. Model przyciąga wzrok każdego kolekcjonera, a miłośnicy taboru PKP odnajdą w ET21 sporą dawkę historii polskiej kolei. Teraz ta miniatura może wzbogacić domową kolekcję taboru. Stworzenie realistycznych składów pociągów jest możliwe dzięki wydanym wcześniej w ramach linii Ekspert różnym wagonom towarowym i osobowym PKP.